Państwa, dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć troszeczkę o tym, jak technologia zmienia otaczające nas modele ekonomiczne. Chciałbym Państwu także opowiedzieć o tym, w jaki sposób technologia wpływa na to, jak organizują się społeczności oraz to, w jaki sposób sprawić, aby te relacje, które zawiązujemy między sobą w sieci, zamienić na coś, co jest ładnie nazywane jako kapitał społeczny. I będę mówił w kontekście przede wszystkim twórców kultury i do tego posłużę się na początku opisem nowej inicjatywy, która pojawi się za pewien czas na polskim rynku, która nazywa się Patronite. Patronite jest serwisem, który jest skierowany przede wszystkim dla twórców kultury, dla tych wszystkich, którzy mają talent i pasję, dla na przykład wolontariuszy, dla ludzi nauki, ale także dla sportowców. I celem tego serwisu jest dostarczenie finansowania w sposób społecznościowy. O finansowaniu społecznościowym pewnie słyszeli Państwo przy okazji takich serwisów jak Kickstarter, czy w Polsce właśnie serwis, o którym tutaj wspomniał Pan, czyli wspieram Słowkarza. Także celem tego serwisu jest zapewnienie stałego, niekoniecznie dużego dochodu osobom, które tworzą coś, co można określić jako wartość kulturową. Przede wszystkim jest to serwis dla twórców, także twórca musi się tam zarejestrować. Natomiast dla tych wszystkich, którzy twórców chcą wspierać, jest to miejsce, aby tego twórcę odnaleźć i zrobić coś więcej niż to, co zazwyczaj robimy dla twórców, których lubimy. Czyli zazwyczaj dajemy im lajka na Facebooku, czyli robimy coś, co ma dla nich niekoniecznie wymierną wartość. Dlaczego warto się zajmować finansowaniem twórców? Przede wszystkim dlatego, aby dbać o rozwój ich talentów, ale to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, aby przekazywać pieniądze do twórców i nie zastanawiać się, co się z tym dalej dzieje. W tym serwisie chodzi o to, aby budować dwustronną relację, aby twórca otrzymywał pewną regularną, niekoniecznie dużą kwotę, a z drugiej strony patron, który tą kwotę wpłaca, otrzymywał w zamian to, co twórca zdecyduje mu się udostępnić. W przypadku zespołu muzycznego może być to piosenka, która wcześniej nie była wydana. W przypadku sportowca może być to jakiś gadżet, który jest związany z wydarzeniem sportowym. W przypadku naukowca może być to na przykład udostępnienie badań naukowych, które wcześniej nie były udostępnione i tak dalej, i tak dalej. Także chodzi o to, aby budować wzajemną relację, a nie tylko i wyłącznie budować portal, na którym można się zrzucać na rzecz artystów. To, dlaczego trzeba wspierać, czy należy wspierać artystów, spróbuję Państwu opowiedzieć na przykładzie filmu, który udało mi się wczoraj obejrzeć. Film nazywa się Sugar Man. To jest film, który prawdopodobnie większość z Państwa już widziała, gdyż on kilka lat temu dostał Oscara. To jest opowieść o artyście, który nazywa się Sixto Rodriguez, który w latach 70. nagrał dwie płyty. Pech chciał, że te płyty się komercyjnie zupełnie nie udały. One odniosły finansową klapę. Sixto Rodriguez musiał porzucić muzykę na prawie 30 lat z przerwami. Dlaczego? Dlatego, że może miał niezbyt skutecznych menadżerów, a może dlatego, że akurat wtedy moda, która panowała, nie do końca pasowała do muzyki, którą tworzą. On tworzy muzykę w stylu Boba Dylana, to są ballady z bardzo ciekawą treścią, a akurat w tych latach, w których on wydawał, na topie był Jackson 5, The Temptations i Diana Ross. Akurat nie wstrzelił się w tę modę. Przez zupełny zbieg okoliczności te płyty, właściwie kasety, dotarły przez Australię do RPA i w czasie, kiedy Sixto Rodriguez pracował jako robotnik budowlany, bo musiał się z czegoś utrzymać, jego płyty odnosiły, czy jego kasety właściwie odnosiły wielki sukces, zwłaszcza w RPA, gdzie stały się przebojami i jednocześnie napędzały, czy były takim muzycznym tłem do rewolucji antyapartheidowej. Cały film, cała konstatacja tego filmu jest dość smutna przez to, że nie było stałego źródła utrzymania. Sixto Rodriguez musiał na 30 lat przestać rozwijać swój talent. My wszyscy jesteśmy ubożsi o te 30 lat, o te utwory, których on nie stworzył. Dziś Sixto Rodriguez jest uznanym artystą i oczywiście jeździ po całym świecie, natomiast my wszyscy troszeczkę przez to straciliśmy. Można się zastanawiać, czy dziś Sixto Rodriguez odniósłby sukces. Dziś w dobie wszechobecnej technologii, która pozwala tak szybko dystrybuować treści, ja myślę, że nie tylko nie odniósłby sukcesu, tylko miałby na to jeszcze mniejsze szanse niż 40 lat temu. Dlaczego? Dlatego, że gdyby spróbował wydać płytę,
to musiałby się mierzyć na dużo bardziej konkurencyjnym rynku niż 40 lat temu. Na dodatek, gdyby ją próbował wydać, to musiałby poświęcić olbrzymie środki na promocję tej płyty, tak aby ona miała szansę na odniesienie sukcesu. No dobrze, można powiedzieć, co tam z wydaniem płyty, nikt teraz płyt prawie już nie wydaje, przecież można zrobić sobie wideoklip na przykład na YouTubie i wszyscy będą wiedzieli. No tak, tylko po pierwsze z tego wideoklipu, czy w przypadku serwisów streamingowych, w przypadku odtworzeń piosenki, no nieszczególnie monetyzuje się ta sztuka. Te ilości, te całe modele monetyzacyjne za Spotify, za YouTube'em działają w taki sposób, że promują artystów już popularnych. One nie są stworzone do tego, aby budować talenty, one są stworzone do tego, aby monetyzować talenty, które już są popularne. Na dodatek Sixto Rodriguez miałby dodatkowy problem, bo musiałby konkurować na przykład na YouTubie no nie tylko z innymi artystami, ale także z wideoklipami czy filmami na przykład śmiesznego kota, który ma natychmiast milion odwiedzin. Tak? Także ten dzisiejszy zdigitalizowany świat stworzyłby dla Sixto Rodrigueza większe wyzwania niż ten, który miał 40 lat temu. Oczywiście Sixto Rodriguez mógłby się udać do instytucji, którą znamy już od starożytności, czyli mógłby się udać do jakiegoś mecenasa. Wiadomo, że w trakcie reorganizacji społeczeństw ten mecenas przeszedł z osób indywidualnych, które wcześniej były majątnymi osobami, które wspierały indywidualne osoby z talentem, do tej części instytucjonalnej. Czy są to mecenaty prywatne, realizowane przez fundatorów prywatnych, czy też są to instytucje państwowe, które tak naprawdę redystrybują nasze podatki dla osób z talentem, to te instytucje mają dwa problemy. Po pierwsze, nakładają na artystów wymagania stricte biurokratyczne, czyli pewną część formalności, która jest immanentną cechą tych organizacji. Ale to nie jest duży problem. Dużo większym problemem jest to, że te instytucje nie potrafią skutecznie szukać talentów. Dlaczego? Dlatego, że prawdziwą wiedzę, szczególnie o tych początkujących talentach, kolektywnie posiadamy my, a nie poszczególne instytucje. To my mamy wśród swoich znajomych i rodziny takie osoby, o których wiemy, że mają jakiś niezutylizowany czy nierozwinięty talent. To my powinniśmy wskazywać, kto jest tą osobą, w którą powinniśmy inwestować. Na dodatek ta cała wspaniała technologia, dzięki której mamy 6 miliardów ludzi na wyciągnięcie ręki, jednocześnie oparta jest o niezwykłą łatwość kopiowania. I ona stworzyła właściwie taką kontrkulturę własności. To znaczy, my jesteśmy bez przerwy narażani na pokusę nadużycia. Tak łatwo jest wszystko skopiować, tak łatwo jest korzystać z tych rzeczy, które mamy w formie cyfrowej, że jesteśmy stawiani w takiej sytuacji, w której codziennie mamy taką pokusę nadużycia. A ta cała otoczka prawna, którą my zajmujemy się tutaj na tej konferencji, no, sprawia, że ta pokusa nadużycia no, jest dla nas o tyle niebezpieczna, że jeszcze może się wiązać z naruszeniem prawa. To przypomina taką sytuację, jakby ktoś nam dał bardzo szybki samochód, postawił go na czteropasmowej, całkowicie pustej autostradzie, powiedział jedź i nagle prawa autorskie są tym znakiem, który mówi, ale przekraczaj 30 na godzinę. No niewiele osób wytrzymałoby przejechanie 300 km z tym dobrym samochodem w takich warunkach. Ale ta sama kontrkultura własności, która jest w pewien sposób zwalczana przez instytucje XX wieku, które próbują nakładać silne prawa własności poprzez te wszystkie prawa, o których tutaj rozmawiamy, także generuje dużo dobra. Ta kontrkultura własności generuje także kapitał społeczny, który wspomaga tworzenie innego typu kapitałów. Kapitał społeczny, do przypomnienia, to jest taka sytuacja, w której budujemy relacje z innymi osobami po to, aby osiągnąć określony cel. Zauważcie Państwo, jak mało takich relacji my budujemy w sieci, jak wiele mamy relacji ze znajomymi w życiu rzeczywistym, na przykład z dalekimi sąsiadami, z którymi się spotykamy w celu realizacji określonego celu, czyli na przykład budowy drogi lokalnej, czy polepszenie sobie jakichś warunków lokalnych. W sieci mamy mnóstwo znajomych i co najwyżej dzielimy z nimi te same zainteresowania. Nieszczególnie często realizujemy określony cel. Ale są takie miejsca, które pokazują, że ta społeczność się zmienia. Takim miejscem, takim kapitałem społecznym, który zamienia się na kapitał intelektualny, jest na przykład ta cała twórczość wolnego i otwartego oprogramowania, która w ciągu ostatnich 20 lat wygenerowała prawie 40% rynku IT. Wszystko właściwie, co jest związane z technologią komunikacji w internecie, opiera się w pewnym stopniu na otwartym oprogramowaniu. Ta sama kontrkultura własności stworzyła
także Wikipedię. Ta sama kultura własności tworzy wiele inicjatyw, które nazywają się crowdsourcing czy crowdfunding. I w trakcie tej zmiany technologicznej, którą przeżywamy dzisiaj, my możemy jej nie dostrzegać, bo ta zmiana technologiczna, ta generacyjna zmiana, podczas której my żyjemy, my oglądając od wewnątrz nie widzimy tego, co dokonuje się z punktu widzenia jakby całej historii. Ale ta zmiana generuje nowe modele, przede wszystkim modele finansowania. Patronite jest takim przykładem, Kickstarter jest takim przykładem. Dlatego, że to my jesteśmy źródłem informacji o talentach, to my dzięki tej technologii pierwszy raz w historii ludzkości jesteśmy w stanie połączyć olbrzymie rzesze ludzi, które wpłacając niewielkie pieniądze są w stanie zmienić ekonomicznie, wpłynąć na życie ludzi z talentami i do tego chciałbym Państwa zachęcić i przepraszam za...